Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie na wariatkowie, na Palionowie. Co mi się tu powiedziało przed chwilą? Nie, dobra, to był jakiś niefajny błąd. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim rozpoczniemy odcinek, zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie na mój kanał Szczypson Plus. Wiem, że robię to co odcinek, ale po prostu chcę, ponieważ tamten kanał idzie wybitnie w tym momencie. Ja szczerze mówiąc nie liczyłem w ogóle na coś takiego, że ten kanał tak będzie iść, że wam się tak będą podobać tam filmy i tak dalej. Tam robimy sobie odcinki z Palionowa, takie dodatkowe. Chciałbym też zacząć robić tam co innego, ale po prostu odcinki z Palionowa jest mi najłatwiej i najszybciej nagrać, a one też wam się mega podobają. No więc co, więc dlatego to tam robię. Więc zapraszam, póki tam są odcinki z Palionowa Daily, zapraszam wszystkich, a później jeszcze, znaczy, nie zrezygnujemy z tego Palionowa, tam na pewno będzie ono się tam, tak powiem, pojawiać za jakiś czas, ale też będą minigierki z Milki, albo nie wiem, albo będą jakieś inne gry, jeżeli chcecie, to się wszystko tak naprawdę okaże w przyszłości. W każdym razie w dzisiejszym odcinku, co będziemy dzisiaj robić? No co będziemy dzisiaj robić? Szczerze mówiąc, chcemy wam pokazać kilka rzeczy, które powstało, które robiliśmy na plusie. Chciałbym też wam po... Chciałbym wyekspić w końcu mending, ponieważ mending jest bardzo ważny i chciałbym go w końcu zdobyć. Ale zanim do tego przyjdziemy, no to koniecznie muszę zacząć od tego, żeby po prostu pokazać wam, jak wygląda sytuacja z tymi wieśniakami. Jak widzicie, są trzy wieśniaki, to pokazywałem już na plusie i ten wieśniak mi się totalnie zepsuł na plusie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak mi się zepsuł, no to koniecznie tam wbicie. To jest już aktualnie inny wieśniak. Muszę to przyznać, to jest inny wieśniak, tamten niestety, ale... został usunięty. Po prostu odszedł na emeryturę, tak uznajmy, dobra? To jest inny wieśniak. Znowu go tu przyprowadziłem tam, żeby nie było. Porozmnażałem wieśniaki, dzięki czemu tak naprawdę tam jest tyle, ile ich powinno być. I ja tak naprawdę, mimo że ich tu zabieram, to tak naprawdę nie tracimy na nich. One jakby, wiecie, uzupełniam, że tak powiem, braki. I jak widzicie, te wieśniaki tutaj są naprawdę mega fajnie już wyekspione. Ten jest żelazny, ten jest diamentowy, ten jest w ogóle wybity. Patrzcie na te enchanty. Ale to wszystko na plusie, więc tam zapraszam. Ale musimy się skupić dokładnie na tym wieśniaku, ponieważ ten wieśniak może mieć tutaj książkę, która będzie nam dawała mending. I to chcę dzisiaj osiągnąć, ponieważ mam tutaj jeszcze dwa stojaki i musimy te dwa stojaki wykorzystać. Przepraszam, prawie żebym się, kurczę, udusił. Dobra, i teraz na czym polega cała zabawa? Musimy stawiać to, on musi brać profesję i my musimy sprawdzać, czy tutaj jest mending. I na tym polega dzisiejszy odcinek, więc super widzowie, dzisiaj będziemy sobie tak po prostu siedzieć i nic ciekawego nie będziemy robić. Nie no, oczywiście żartuję. Ja sprawdzę trochę, czy to się uda, bo mam nadzieję, że w końcu się uda. Ja już przed odcinkiem tutaj to klikałem masę i po prostu, no niestety, nie ma takiej możliwości, ale udało mi się znaleźć Silk Toucha i też Infinity. Infinity zostawiamy sobie na łuk, ale Silk Toucha musimy zrobić teraz na tą siekierkę. Muszę po prostu, na siekierce trzeba mieć Silk Toucha. To się opłaca w sumie tylko chyba i wyłącznie na siekierce, więc po prostu to robimy. 4 koszt ulepszenia, bardzo fajnie, 24 poziomy, więc całkiem spoko. Oczywiście robiąc jakieś, że tak powiem, deale z tymi wieśniakami, no to oczywiście, że tak to ujmę, zyskujemy na tym bardzo dobrze. Weź sobie tu mordo przejść, co? Bo ja bym tutaj se stanął. Co? Przejdź tam. Dobra, tu rozwalam. Ej, ej, mordo. Dobra, tak zrobimy w takim... Jest, 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 mending! O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, kurde. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ale jazda bez trzymanki, ale jazda bez... Utala, utala! Możemy tego mendingu mieć więcej, musimy go mieć jak najwięcej. Więc słuchajcie, ja w tym momencie mnie to nie obchodzi. Biorę... O nie, ja mam Silk Toucha! Właśnie go dałem, więc mi z tego nie wypadną książki. Najgorzej. Ale to czekajcie, czy ja jestem w stanie tutaj... Nie, 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 nie. Czy ty masz książki? Ty nie masz, ty jesteś od żarcia. Nie masz książek, ty też nie masz. Dobra, trudno, 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 trudno. Gdzie jest siekiera? Tu. Rozwalamy tą siekierą w takim razie to, bo potrzebujemy książki. Potrzebujemy jak najwięcej książek, mamy ich 9, to nam powinno wystarczyć w zupełności teraz aktualnie. W sumie to już chyba mnie poniosło za bardzo, ale robimy to, robimy to, bierzemy go. Ja nie mogę, ale się udało, jesteśmy w tym momencie najbogatsi, bierzemy to. Ile wleć? Jeszcze byśmy mogli zabrać, tylko mi brakło emeraldów. Co jest grane? Serio mi brakło? Dobra, dobra, nie, nie obchodzi mnie to. Dawaj, nie ty, albo ty, czekajcie, ty masz zażarcie, ty. Ty masz za żelazo, no i przecież, i to jest to. Dawaj, dawaj mi ile wlezie, ile wlezie, ile wlezie tych emeraldów. 14. Mało, 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 mało. Ale dobra, dobra, to już jest to, że możemy zabrać kolejnego mendinga. Więc bierzemy kolejnego. On jeszcze ma mendingi w zapasie. On jeszcze ma mendingi w zapasie. Mamy już ile? 6 mendingów, to jest już tyle, ile potrzebujemy. Ale zrobimy więcej, żeby innym sprzedawać. Żeby inni chcieli ode mnie brać, ode mnie. Ale będę bogaty, widzowie. Ale będę bogaty. Dobra, robimy tak, bierzemy to, bo musimy to zamienić na papier całkowicie. Musimy zrobić też w ogóle gdzieś fabrykę trzciny, chociaż tam coś jest chyba przed domem moim w tym Minecrafcie, więc wydaje mi się, o, tu jest już papier, więc czekajcie, weźmy sobie ten papier, bo to wszystko nam się przyda. Tylko wiecie co? Mam inny plan. Ty
ty jesteś fajnym wiśniakiem też, nie będę ukrywać tego, że ty masz fajne enchanty. Tylko ja niestety nie mam tego mięsa, którego ty byś oczekiwał ode mnie. Już niestety wszystko ci dałem, wszystko mu dałem już, a mam tu jeszcze trochę, ale to chyba za mało, bo potrzebuję chyba 6, z tego co pamiętam. Nie, 5 idealnie. Dobra, bierzemy to, ale to jest tylko jeden emerald, to co to jest w ogóle? Dobra, ale jakbyśmy go wyekspili na... Dobra, widzowie. Dzisiaj, ale jestem zadowolony, mamy tyle mendingów, że się w głowie nie mieści. Tylko ten mending może mu tam zniknąć w każdej chwili, ja za bardzo bym nie chciał, żeby ten mending zniknął. On jest tam póki co... Chociaż on jest mega drogi. Ja jestem w stanie zrobić tak, żeby on był tańszy. Może nie bądźmy tacy nachalni. Może wiecie, jak my go otrujemy jeszcze raz i on jeszcze raz jakby ten, to może ten to będzie jeszcze tańsze, czy coś takiego, nie? Wydaje mi się, że można by było to mieć taniej, choć 12 emeraldów i jedna książka to jest naprawdę tanio za mending. Ale dobra, zróbmy w takim razie tak, żeby ten mending miał jakiekolwiek znaczenie, czyli narzućmy go na najważniejsze rzeczy, jakie mamy. Czyli uwaga, miecz, mending, jest! Kill off, mending, jest! Tak jest, najważniejsze rzeczy mamy, zostały nam 4 idealnie na zbroję. Uwaga! Zbroja jest. Druga zbroja jest. Trzecia zbroja jest. Ojejku, jakie to jest kurczę ekscytujące. I ostatnia jest. Mamy zbroję i uwaga, w tym momencie już mnie nic nie zatrzyma. Nic mnie nie zatrzyma, mam mending, co oznacza, że mi się ta zbroja nigdy w życiu nie zniszczy. Nigdy, rozumiecie to? Miecz nie zniszczy się. Siekierka się zniszczy, ale to tylko siekierka. I kill off nigdy się nie zniszczy. Mending, fortuna, unbreaking, efficiency, kurczę, to przecież jest najlepszy kill off na świecie. To przecież lepszego nie można było mieć w tym momencie, wiecie o co chodzi. Ja nie mogę, ale się udało, ale oddały te wieśniaki, tak oddały te wieśniaki, że się w głowie nie mieści, serio. I my w tym momencie, mając tak naprawdę niewiele tych wieśniaków, bo to nie jest dużo, to jest mega mało. To jest mega, mamy tylko 3 wieśniaki, a jeszcze nie mam tutaj wieśniaka, jeszcze nie mam tu wieśniaka, jeszcze nie mam tu wieśniaka. I w tych wszystkich wieśniakach możemy zrobić naprawdę taką jakby, taką machinę do robienia tych pieniędzy, że będziemy naprawdę najbogatszymi osobami na serwerze. I jestem tego pewien, bo po prostu wystarczy nam taki ziomeczek jeszcze jeden. Myślę, że tu gdzieś zrobimy jeszcze jakieś jedno pomieszczenie na tego ziomeczka, albo po prostu zrezygnujemy z któregoś. To jest fajne, to też jest fajne, bo on tu ma naprawdę fajne rzeczy i wydaje mi się, że... Ej, expo tutaj dostałem. Leży? Nieważne. Myślę, że moglibyśmy się tego pozbyć albo tego. Chyba tego się pozbędziemy i zamiast tego damy znowu to. Z tego powodu, że tutaj z tego co pamiętam dostajemy po prostu przerobione jakieś rzeczy takie. To jest średnie, mocno średnie. A jednak ten statyw jest no mega kozakiem totalnym, naprawdę. A jeszcze dodatkowo, uwaga, żeby było łatwiej nam to robić, bo jak wiecie, no żeby ich zatruwać, żeby ich leczyć, potrzebujemy złote jabłka i potrzebujemy potki. Ale potki musimy gdzieś robić, a jako, że ja postanowiłem stworzyć miejsce, w którym będziemy mieli laboratorium, w którym będziemy mogli te poty tworzyć masowo. Masowo. No to uwaga, już wam pokazuję, gdzie to jest. Bo jak wiecie, zbudowaliśmy tutaj laboratorium, to wszystko też było na plusie. Tam też były jakieś dekoracje i tak dalej. Więc uwaga, dokończyłem to pomiędzy odcinkami, ponieważ na plusie to dzisiaj robiłem, ale nie skończyłem. I uwaga, pokazuję wam po raz pierwszy, jak wygląda całe to laboratorium. Jak w tym momencie się prezentuje, bo jest wybitne. A dodatkowo, bardzo ważna sprawa, którą trzeba zaznaczyć tutaj związaną z tym laboratorium, to, że ono jest stworzone w taki sposób, żeby dało się tutaj robić potek po prostu masę. Jedyne co muszę zrobić, to zrobić jeszcze takie miejsce, w którym będzie... Znaczy nie muszę go zrobić, tylko muszę go znaleźć w sumie. Znaleźć miejsce, gdzie będą się respić, jak to się nazywało, pająki. Dzięki czemu będziemy mogli zdobyć więcej oczu pająka. Więcej tego, bo to jest nam bardzo potrzebne, a ja mam mocną lipę, mam z żarciem. Naprawdę, przysięgam, mam taką lipę z żarciem, gdzieś w głowie nie mieści. Chyba w tamtej skrzynce tam miałem jakąś, o coś odłożyłem. Bo ja już te itemy mi się... Dobra, tu jest na szczęście, ale tak mi się itemy gubią. Wiecie co, możemy tu w sumie zabrać te dwie. Czemu nie? Chociaż może to? 8? 8 chyba lepiej. Chyba lepiej. Będziemy mieli 16, 17 już w sumie, no. Dobra. To był dobry deal, bardzo dobry deal to był. Z tego powodu, że ja potrzebowałem żarcia. I właśnie, a i tak na tym zyskaliśmy, bo on chyba mi w ogóle expa wyrzucił, którego ja nie zebrałem. O, dokładnie. Więc widzicie, na tym się jeszcze expa zbiera. Więc to jest po prostu, expimy sobie. Możemy za to później ulepszać. Możemy, dzięki temu, że to ulepszymy, możemy później robić jakieś inne totalnie rzeczy. I szczerze powiem wam tak, zazwyczaj, kiedy grałem na jakimś, właśnie kiedy robiliśmy jakieś palionowo czy coś tego typu, to za każdym razem chwytałem się za zrobienie pola z ziemniakami. Z tego powodu, że ziemniaki najbardziej oddawały pod względem jedzenia. Tak, że po prostu jak miałeś tych ziemniaków dużo, to po prostu mogłeś je jeść bez przerwy. Ale szczerze, to było najgłupsze, co można było zrobić, bo najbardziej
oddaję robienie tych villagerów. Masz żarcie, masz emeraldy, masz mending, masz wszystko po prostu. Dobra, przejdźmy w takim razie do tego miejsca. Uwaga, prezentujemy po kolei. Tutaj zdobyłem po jednej rzeczy, po jednym grzybie, grzyba jednego, grzyba drugiego i róże. Skąd miałem róże? Nie mam pojęcia, skąd ja miałem. Szczerze mówiąc, po prostu miałem ją w ekwipunku, jak byłem w domu, przeszukiwałem. Skąd ją mam? Nie wiem. Od kogoś zabrałem? Nie wiem. Ja nawet nie wiem, jak ją zdobyć. Szczerze mówiąc. Więc ja nie wiem, skąd ja ją mam totalnie, ale to nieważne. Niech se jest. Bardzo fajnie. Tutaj, jak widzicie, mamy system, który sprawia, że mamy nieskończoną ilość lawy. Więc jak będzie trzeba coś przepalić, bez problemu. Tutaj dodatkowo można by było jeszcze piece włożyć pomiędzy to, że właśnie tutaj można było to przepalać tak naprawdę w nieskończoność. Ale myślę, że zrobimy sobie jakieś zejście na dół tutaj gdzieś i po prostu na dole zrobimy po prostu coś, co sprawi, że będziemy mieli jakieś piece i tak dalej, w których będziemy mogli przepalać w nieskończoność z tego powodu, że wiecie, uzbiera się takie wiadro lawy, bierzesz tą lawę, wsadzasz w piec, to ci się przepala naprawdę dużo, bo chyba wiadro lawy wystarczy, żeby przepalić tak żelaza. Więc widzicie, tu już mamy kilka wiader, które za friko po prostu ciągle to kapie i ciągle się zbiera tutaj w tym miejscu. To jest, nie mi się tak podoba mechanika tej wersji, że to się w głowie nie mieści. Tutaj mamy brodawki, które są nam potrzebne do tego, żeby robić właśnie potki, więc ja w tym momencie to biorę. Nie mam niestety skrzynek tutaj żadnych przygotowanych na to, żeby to gdziekolwiek odkładać, ale z tego co pamiętam, tutaj czeka jedna skrzyneczka bardzo fajna. Ja, czekajcie, leciutkie lagi mam, bo duży render distance miałem. Tutaj też zostało zmniejszone na serwerze, został dodany render distance, żeby był większy, troszkę czułem taką minimalną ten. Teraz już jest gites, mamy ile FPS-ów? Mamy 300 FPS-ów. Easy. Dobra, nieważne, w każdym razie tu mamy takie miejsce, takie tu posiedzenia, takie do pooglądania tak naprawdę tego, jak wygląda to na wschód księżyca, no po prostu pięknie to wygląda. Tu możemy sobie siąść, tu jest, prawda, ten, mamy mur pięknie, wszystko tu w ogóle, to chciałbym zrobić za tą szybą tutaj jakąś, coś tu chciałbym zrobić, jakoś tu pięknie, że tak powiem, zrobić, bo jak widzicie, ta rzeka oddziela tutaj bardzo tą część, w której jestem ja i Milki, od tamtej części, gdzie jest cała reszta i tam na pewno coś oni będą budować, a tu chciałbym ja coś zbudować, chciałbym ten teren jakoś fajnie zrobić, tu jakiś most bym chciał zrobić, żeby dało się tam przejść, no po prostu, no szczerze, nie, to powiem szczerze, widzowie, nie wiem jak wy uważacie, ale mi popalionowo podoba się najbardziej z wszystkich. Serio, tu jest tak pięknie i to jest dopiero początek, ten serwer ledwo stanął, wiecie, no, to jest nic jeszcze, co tutaj będzie. I tu się tak przyjemnie gra, że po prostu się w głowie nie mieści. Dobra, nieważne, przejdźmy do dalej. Tutaj, no jak widzicie, takie coś zrobione, tutaj jakiś taki system, że są łańcuchy, jakieś takie rzeczy, takie wizualne i tak dalej. Idziemy wyżej, w tym miejscu tworzymy poty. Tu mamy, kurczę, brodaw mega dużo, więc tu musimy sobie te brodawy zbierać. Nie wiem, czy da się zrobić jakiś sposób na to, żeby brodawy się automatycznie zbierały, ale to nie jest aktualnie ważne. Tu zostawmy sobie skrzynkę, chowajmy tutaj te brodawy, tu schowajmy też jakieś te inne rzeczy. Oczywiście zrobimy tutaj cały system skrzynek, myślę, który sprawi, że będziemy mieli jakby o wiele łatwiej, żeby to zbierać. I wydaje mi się, że tutaj można by było przeciągnąć to, bo troszkę za dużą tą dziurę zrobiłem. Bo tutaj można by było spokojnie do tyle to pociągnąć i tam byśmy zyskali trochę miejsca na skrzynki, więc tak zrobię to na pewno, żeby tutaj to lepiej wyglądało. No i tu możemy robić sobie potki, tak naprawdę 3 statywy w zupełności wystarczą, bo tak naprawdę nie robi się tych potek aż tak masowo, żeby więcej niż 300 jaki były zajęte. To jest niemożliwe, musiało tu naprawdę by dużo ludzi grać. Dobra, tu mamy te rośliny, to dałem wizualnie, totalnie nie wiem po co to tutaj jest, tylko i wyłącznie wizualnie. Tu mamy kolejne brodawy, tak żeby ciągle gdzieś coś rosło, żeby tych brodaw było tak naprawdę nieskończoność, żeby po prostu, no, wiecie, ciągle były. I wychodzimy na samą górę, tutaj, w to miejsce, gdzie mieści się moje biuro. Tak to wygląda moje biuro. Tu możemy sobie wyjść, mamy piękny balkon, z którego naprawdę pięknie widać całe Palionowo. No i moim zdaniem tutaj tak pięknie wygląda, serio, tu jest kolejny jeszcze jeden balkon. Jakby co, a jeszcze z drugiej strony też jest, ale z drugiej strony jest taki mniej piękny, aczkolwiek też spoko, bo mamy stąd przynajmniej widok na mur i na to, co się dzieje za murem. A za murami niebezpieczeństwo czyha na pewno. Tam jest jakiś kanion, tam jest w ogóle, tam jest... Co? Tam jest... Ja nawet nie wiedziałem, że tam jest lawa. Ojeju, ale my tutaj, nie wiem, ten teren jest tak... Ten teren jest, tu jest wszystko po prostu, wiecie, tu już nie można chcieć czegoś więcej. Jest ta wieża, jest inna wieża, no po prostu jest wszystko, dosłownie, wszystko jest w tym miejscu, więc ja jestem mega zajarany tym miejscem i ogólnie mi się mega tu podoba. No nie wiem, jak wy uważacie, czy fajny jest ten laboratorium i tak dalej, jest to wyjątkowe laboratorium, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie wybudowałem, a mi osobiście przyznam wam, że się mega, mega, mega to podoba. Tym, że widzę tutaj błąd w tym momencie, ponieważ tutaj chyba niekoniecznie powinno to być, a jak już to nie powinno być tego koloru, i tu chyba brakuje szyby. Albo nie? Czekajcie, czy tu brakuje szyby? Chciałem przerzucić to przez dziurę. Tu tak, brakuje tu szyby! Ej, co jest grane? Czekajcie, nie, no jest tak jakby.
Ej, nie rozumiem tego, czekajcie. Czekajcie. Weźmiemy jednego na piasek dusz, bo to się chyba zbugowała ta szyba. Nie, nie zbugowała się. Ej, tu faktycznie nie ma szyby? Nie, jest. A, zbugowała się, tak jak myślałem, okej. Okay. Dobra, straciłem kurczaka, idę po kurczaka. Czekajcie, trzeba zdobyć tego kurczaka, bo do, aktualnie jedzenie na wagę złota. Normalnie bym je olał, ale teraz nie ma szans. Teraz muszę zaś po tego kurczaka, bo jak widzicie, nie mam tego dosyć nie mam tego dużo, a przydałoby się mieć. No i całe to miejsce tu fajnie by było zagospodarować, no po prostu wydaje mi się, że tutaj mega fajnie to będzie wyglądać. Mega mi się podoba to laboratorium, jest mega fajne. Podoba mi się mega to, że tutaj jest takie zróżnicowane są budynki, jest naprawdę masa do wyboru, nie? Że są i takie budynki, i takie, no po prostu są wszelkiego rodzaju budynki na tym palionowie, więc po prostu to wygląda wszystko cudownie. A ja jeszcze dodatkowo diamentowa zbroja, wszystko ulepszone. Czy może być piękniej? Jedyne co, to można by było znaleźć jeszcze innego lisa, żeby je porozmnażać, bo fajnie. Ty! Kwiatka zeżarł. No nie, kwiatka zeżarł tutaj normalnie ten pies. No nie wiem, mi się tutaj mega podoba. Uważam, że jest tutaj mega świetnie. Jestem sam na serwerze, więc szybko pójdę w Kimę, bo jest akurat noc. I teraz tak, czy byśmy się jeszcze mogli zająć? Czy ja chcę się zajmować tymi villagerami? Chyba będę się tym zajmować dalej na plusie. Filmiki na plusie ogólnie wyglądają w taki sposób, że ja tam odpalam i robię masę rzeczy, naprawdę. To nie skupiam się na jednym temacie. Ten odcinek taki był trochę, że tutaj troszkę ten villager, troszkę to laboratorium. W sumie głównie chciałem wam pokazać to laboratorium na dzisiejszym odcinku, jak ono się już prezentuje, że tak powiem, pod koniec, ale tak chaotycznie, że tak powiem, wyglądają te odcinki głównie na plusie, gdzie robimy masę rzeczy dookoła, gadamy sobie po prostu i gramy takiego, wiecie, takiego tradycyjnego survivala, na którym po prostu sobie biegamy od lewej do prawej i ogarniamy jakieś tutaj totalnie różne rzeczy. No a ja, słuchajcie, muszę jeszcze wrócić do tematu Milki, no bo Milki, z nią jest coś nie tak, wiecie, z nią jest coś nie tak i mi się wydaje, że powinniśmy jeszcze skoczyć tutaj, prawda, do niej na Hawirkę i zobaczyć, co tutaj się prezentuje, bo wydaje mi się, że wiecie, że może znajdziemy coś, co tutaj się jakby kryje. Akurat jej nie ma na serwerze, więc możemy swobodnie sobie przeszukiwać tutaj, że tak powiem, jej Hawirę. Czy tutaj jest coś ciekawego, czy też tutaj nic ciekawego nie ma. Zostaw to, nie bierz to. Ta zbroja już mnie nie interesuje, kobieto. Nic dla mnie ta zbroja nie znaczy. Widzisz, co ja mam. Co ty, kurze, weź tą tabliczkę, zniszcz. Zostaw, no nawet nie będę już tego niszczyć. Po prostu, nie będę kradł jej zbroi. Ta zbroja jest nic warta. Nic totalnie. Dobra, zejdźmy na dół, zobaczmy, jak tutaj się prezentuje sytuacja, bo jak wiecie, tutaj było ukryte pomieszczenie. Właśnie tutaj, którym jest ten pokój. Nie, to dalej tutaj jest, no po prostu ja nie wytrzymam. Ja po prostu nie wytrzymam. Wydaje mi się, że wiecie, co powinniśmy zrobić. To jest plan jakiś. Zrobić tajną bazę pod tymi łóżkami. Wiecie, normalnie robi się tajne bazy pod łóżkiem i ja normalnie mam pod łóżkiem Milki tam na górze bazę. I bardzo fajna jest ta baza. Swoją drogą możemy tam wejść i szybko zobaczyć, jak wygląda sytuacja na dany moment, jak się to tam prezentuje, bo uważam, że ta tajna baza jest naprawdę mega fajna. Tylko tam przydałoby się też na dole zrobić, tak mi się wydaje. Bo tak, po prostu. Nie mam argumentów, po prostu, bo tak, trzeba tam zrobić tajną bazę, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, pośledzimy Milki, może spędzimy 24 godziny pod tamtymi łóżkami, po to, żeby zobaczyć, co tak dokładnie tam się prezentuje, co ona ukrywa w tamtym miejscu, bo może tam coś jest, o czym my nie wiemy, zobaczyć, co ona planuje, może ją lekko podsłuchać i tak dalej. Ta tajna baza jest wybitna i ona jest po prostu nie do znalezienia, tutaj jak to zamykamy, to po prostu jest mega fajnie. Tu schodzimy na dół, tu by można było to jakoś bardziej udekorować, może się tym zajmę na plusie, zobaczymy. W każdym razie tutaj otwieramy sobie to i idziemy sobie dalej. No tu się wszystko prezentuje w sumie Gites Majones. Tutaj mamy trochę tych rzeczy. Wziąłem sobie te pochodnie, w sumie mogą mi się przydać. No a reszty nie, reszta niech sobie tutaj jest. Jest łóżko, jakby tutaj trzeba było przespać się i tak dalej. No i mamy to przejście. Więc tutaj tak naprawdę jest wszystko, czego potrzebujemy. Nie ma tutaj nic, czego byśmy nie chcieli. Po prostu baza jest kompletna, jeszcze mamy tu z góry wejście do tamtego czegoś na dół, więc wydaje mi się, że tutaj totalnie nic nie potrzeba więcej. Tylko wiecie, co bym jeszcze chciał sprawdzić? Chciałbym jeszcze sprawdzić na górze jej piętro. Nie wiem, po co tu wlazłem, bo teraz muszę to całe obchodzić dookoła. A fajnie by było sprawdzić jeszcze na piętrze jej skrzynki, bo możliwe, że tam coś ukrywa, możliwe, że tam się coś pozmieniało. Fajnie byłoby to sprawdzić, no bo jednak muszę jednak mieć kontrolę nad tym, co tutaj się dzieje, nie? Wiecie, rozumiecie, widzowie, rozumiecie sytuację. Tutaj, no, ja nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Możecie napisać, co sądzicie o tych dzieciach, o których gada Emilia. Moim zdaniem ich nie ma, no ja, znaczy inaczej, ja wiem, że ich nie ma. A Emilia po prostu jakąś tutaj, że tak powiem, sieje ferment i zmyśla jakieś totalne rzeczy dziwne. Więc po prostu trzeba tutaj... Nie, po prostu to się nie dzieje naprawdę. Czy ona zbudowała plac zabaw dla tych dzieci? Czy ona zbudowała... Ja nie mogę, co jest grane, co to jest, czy to jest jakiś strach na dzieci?
Co to jest? A nie, ja wiem, co to jest. To jest taki... Są takie kaczki czasami, że się na nich siedzi, one są na takim łańcuchu i tak się gibiesz na prawo i lewo. To jest takie dziwne. Jest trampolina! Trampolina normalnie, dobra, nieważne, jest okej. Okay. Jest huśtawka. Tutaj są... Co to jest? To też są chyba huśtawki, albo to są jakieś liny. A nie, to jest takie wiecie, chwytać i idziecie po tym. Ej, dobra, no jakby inaczej. Powiem, że tak, plac zabaw jest w porządku, wygląda fajnie, nie? Tu też można sobie przejść po tym, tak swoją drogą. I tu zjeżdżalnia do piaskownicy, okej. Okay. Jakby... Dobrze to wygląda, ale i tak mimo wszystko, po co jest, po co plac zabaw, jak nie ma tu dzieci, nie ma ich po prostu. Nie wiem, czego ona nie rozumie i jest to, no mnie to już osobiście mega męczy, no bo tak nie powinno być, widzowie, to jest nienormalne. Nie wiem, napiszcie mi, co o tym sądzicie. Ja uważam, że tutaj się naprawdę niezły cyrk zaczyna dziać i ona albo robi jakieś ciuszki, jakieś pokoiki dla tych dzieci, jakieś inne dziwne cuda, niewidy. Ja nie wiem, co mam o tym myśleć, po prostu... Okej, okay, nie chcę, to jest po prostu, nie? Ale ja nie chcę być w to zaangażowany, ja nie chcę być zamieszany w te dzieci, bo tych dzieci po prostu nie ma i dla mnie to jest po prostu niezły cyrk tutaj, co się dzieje. Więc nie wiem, napiszcie mi, co o tym sądzicie. Widzimy się na kolejnym odcinku na Plusie jutro o 14.14 i na moim kanale głównym tutaj o 19.19. Do zobaczenia jutro, pozdro, pa pa!